Dzień dobry, witajcie. Nasze następne spotkanie z programem montażowym Shotcut. W poprzednim razem poznawaliśmy trochę, jak on wygląda i podstawowe rzeczy z dodawaniem materiałów, klipów, wideo, łączeniem i przycinaniem. Dzisiaj pójdziemy dalej, ale od tego zacznijmy, że zapisaliśmy sobie, o czym prawie zapomniałem, nasz projekt i teraz możemy go otworzyć i możemy zacząć pracę w tym miejscu, w którym zatrzymaliśmy się poprzednio. No i przychodzi na mnie pierwsza rzecz, mianowicie, gdzie ja to sobie zapisałem. No i to się zaczyna robić w tym momencie problem. Na szczęście wiem, ale spróbujmy przejść tę drogę inaczej. Mam skrót do programu Shotcut już tutaj na pulpicie, tak jak wcześniej podczas instalacji zrobiliśmy. W związku z czym dwa razy sobie go klikam i czekam, aż mi się otworzy. Program się już otwiera. No i teraz mamy możliwość otwarcia, w sensie wybrania jakiegoś wcześniejszego projektu bądź rozpoczęcia nowego. Tutaj to zresztą widzicie teraz po lewej stronie tej tabeli jest nowy projekt. Po prawej jest coś, co się nazywa Recent Projects, czyli ostatnie projekty. I zobaczcie, jest to, co ja sobie nazywam Shotcut próba 1. I teraz nie muszę wcale szukać, gdzie ja go zapisałem, ale po prostu dwa razy klikam na ten projekt, który nazwany był Shotcut próba 1 i zobaczcie, wszystko to, na czym zakończyliśmy pracę, od razu dodaje mi się tutaj do osi czasu i startujemy w tym samym momencie, w którym zakończyliśmy. Przypominam, że mamy długą wypowiedź kolesia, który mówi o tym, co sądzi o ruchu drogowym w Polsce. Dalej mamy jakieś kilka takich przebitek, które jeszcze na razie nam nic specjalnie nie mówią. Chciałem dodać jeszcze jedną tylko rzecz na to, żebyśmy, zanim przejdziemy, żeby dodać jeszcze jeden klip i dzisiaj porozmawiamy więcej o pracy, obróbce trochę na bardzo podstawowej, takie naprawdę tylko i wyłącznie podstawowe rzeczy na tych klipach, ale przede wszystkim też porozmawiamy w jaki sposób budować dźwiękiem, muzyką i co od tej strony dźwiękowej możemy tutaj też zrobić, na ile ona jest istotna akurat w naszym filmie. No dobrze, no więc mamy dodane te cztery klipy, jakoś wycięte, wybrane. Chcemy pójść dalej. Zobaczcie, że ja chyba coś akurat klikałem sobie w przerwie między naszymi nagraniami i tutaj w tym momencie po lewej stronie, w tej części tutaj, nie mam tych wszystkich materiałów, na które sobie zaimportowałem i z których montuję. Jest to pewnie związane z tym, że nacisnąłem przycisk filtry i teraz mam właśnie wybrany boksik, tak? Mam wybraną tutaj tą przestrzeń na filtry. Żeby wrócić do tego i zobaczyć wszystkie dodane klipy, muszę nacisnąć ten przycisk tutaj. Lista odtwarzania i zobaczcie, wszystko mi się przywraca. Dlatego bez strachu możemy klikać i przechodzić między różnymi. Lista odtwarzania, oś czasu, filtry, keyframes. To wszystkie są rzeczy, które gdzieś tam będą nam tutaj się pojawiały i znikały. No, trzeba sobie jakoś też poklikać i zobaczyć keyframes, oś czasu, filtry i listę odtwarzania będę jeszcze dzisiaj czy też w następnych naszych spotkaniach wyjaśniał. Dobrze, jesteśmy na liście odtwarzania, mamy ujęcie, koleś jedzie, opowiada, jest w porządku i chcę dodać jeszcze jedną wymowną na koniec sekwencję, jedno ujęcie, mianowicie to jest w tym klipie, ja sobie go teraz przeciągam, upuszczam na oś czasu, tak, tutaj na ten nasz stół montażowy i chcę mieć taki jeden fragmencik, zobaczcie, kiedy dojeżdżam do skrzyżowania, to jest tutaj jedzie samochód z naprzeciwka. Tak sobie pomyślałem, że dobrze byłoby zacząć trochę mniej więcej, kiedy ten samochód z naprzeciwka jeszcze nadjeżdża. No dobra, i chcę mniej więcej powiedzmy, że zacząć w tym momencie. Chciałbym pokazać jeszcze jeden sposób, jakim mogę klip wyciąć, czyli wybrać to, co w nim jest istotne, co chcę zrobić. Ten pierwszy pokazywałem, że po prostu rozcinam, tak? Czyli rozcinam, wyrzucam, ale jest jeszcze jeden sposób, mianowicie, kiedy najeżdżam sobie na początek klipu, mam kursor postawiony tutaj i kursor stoi w tym miejscu, w którym chcę, żeby się zaczynało to ujęcie. Tutaj, jak widzicie, jest czerwona ramka i to jest cały mój klip od początku do końca. Kiedy najadę na jego sam początek, to zobaczcie, robi się taka zielona strzałeczka, znaczy taki zielony kursor i strzałeczka w prawo, w lewo. To znaczy, że to jest początek i kiedy przytrzymam lewy przycisk myszy, to teraz mogę w lewo, już nie przesunę, tak? Bo więcej nie jest nagrane, to jest koniec. Ale mogę przesunąć w prawo. I przesuwam w prawo i w tym momencie wycinam to, co ja chcę
żebym się, w którym momencie, żebym się zaczynał ten klip. Zobaczcie, cała ta jazda wcześniej nie ma, jest po prostu ten moment, w którym mija samochód. Dobra, chcę zakończyć takim spotkaniem z busem, tutaj powiedzmy, że chcę, żeby to było spotkanie z busem, może jeszcze, żeby ten bus, tak mniej więcej ja do niego dojeżdżam, o, tutaj powiedzmy tak urwiemy, kiedy ten bus jest centralnie w kadrze i to chcę, żeby to było ostatnie ujęcie w moim filmie. Więc tak samo, mogę rozciąć i wyrzucić to, co jest mi niepotrzebne, ale mogę z tyłu, zobaczcie, z końcówki klipu, która jest zaznaczona na czerwono, znowu pojawia mi się strzeczka, po prostu najeżdżam na sam koniec. Przytrzymuję lewy przycisk myszy i zobaczcie, mogę znów przeciągnąć, ojej, teraz mi się odsunęło, przeciągnąć do tego momentu, ciach, no to jest trudniej, ciach. Do tego momentu, w którym chcę, żeby on się zakończył. Zobaczmy. Nie, teraz chyba przeciągnąłem trochę za daleko, w związku z czym muszę zrobić Ctrl Z, powracam. Znowu muszę ustawić to miejsce, w którym chcę, żeby było centralnie. To jest mniej więcej w tym momencie. Tak. I teraz mogę go przeciągnąć. No, coś mi się... Jestem za mało czuły, jeśli chodzi o procesy z tym dotykowym gładzikiem w laptopie, w związku z czym mam problem. Dobra, jest dokładnie ten moment, który mi się udało zrobić, znaczy na którym mi zależało. I teraz zobaczmy, jest całe ujęcie. Jedzie, 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 samochód w środku, koniec. Dobrze. No więc tak samo tym drugim sposobem. Ten drugi, przynajmniej jeśli chodzi o końcówkę, trochę mniej wygodny, ale też tak samo można dojść do tego samego rezultatu. Przeciągam z mojej sklejki, jest ustawiony, zobaczcie, mam wszystkie klipy ze sobą połączone. No dobrze, no i teraz mamy wypowiedź, że jedzie facet, jedzie z psem, uśmiecha się i nagle wyjeżdża mu jakiś samochód i tyle. Możecie teraz zatrzymać sobie nasz przewodnik, obejrzeć, jeżeli pracujecie na tych samych materiałach, zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jaki jest przebieg, jaki jest logika, układ naszego zmontowanego, poukładanego na razie materiału. No i to, co teraz możemy zrobić, to musimy jakoś z tym popracować, czyli też musimy troszeczkę dodać tutaj całość naszego. Nasz punkt kulminacyjny będzie też bazował na dźwięku, na wykorzystaniu dźwięku i wykorzystaniu muzyki. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym pokazać to, co już zasygnalizowałem wcześniej, mianowicie kwestię pewnej możliwości pracy z tym materiałem, który jest tutaj, mianowicie dodawanie filtrów. Filtry porządkują nam, filtry pozwalają, że możemy coś zrobić więcej, możemy zmieniać kolor, możemy dodawać efekty, możemy dodawać przejścia, przycinać, wiele różnych rzeczy, które tutaj jakby są możliwe do pracy z materiałami, znajdziemy w filtrach. Jak to wygląda? Filtry. Klikam sobie przycisk na filtry, tutaj u góry, w tej części, tak, w tym górnym pasku, w tym miejscu dokładnie naciskam na filtry i pojawia mi się takie jedno wielkie puste nic. Mianowicie, żeby dalej dodać filtry, na dole jest aktywny, tutaj w tym miejscu jest aktywny plusik. Klikam ten plusik i wchodzę w świat całych filtrów, które naprawdę w Shotcutcie są bardzo rozbudowane i które w zasadzie są takie same jak w innych profesjonalnych, odpłatnych programach montażowych. Jeżeli chodzi o to, jak one są podzielone na trzy kategorie. Pierwsze to jest favorite tutaj z tej strony, czyli jakieś wybrane. Przypuszczam, to są te, które najczęściej używamy i zresztą tak to mniej więcej się układa. Następne dwie kategorie to wideo i dźwięk. Na razie spróbujmy, jeśli chodzi o samo wideo. Ja zaznaczyłem sobie materiał, który ma być sfiltrowany, czyli na którym ma być zastosowany ten filtr. To jest moje pierwsze ujęcie, w którym nasz koleś opowiada na temat ruchu drogowego. Naciśnijmy wideo i zobaczmy, jakie tutaj mamy filtry. No, mianowicie jest ich bardzo, bardzo dużo, bardzo różne. Na przykład może być kwestia stabilizacji obrazu. Może być kwestia dodawania jakiegoś rozmycia, tak? Czyli trochę takiego blurowania obrazu. Są kwestie związane z, na przykład z kolorami, czy też z chromatycznością obrazu, z nasyceniem i wiele, wiele naprawdę innych. Te, które są favorite, czyli te ulubione,
one są podkreślone tutaj z gwiazdką. Sami możecie sobie wybierać te, które, z których korzystacie i które chcecie, żeby się znalazły w tym zbiorze ulubionych, jeżeli po prostu klikniecie na tą gwiazdeczkę z lewej strony. Te, które są jakoś tak domyślnie, na przykład jasność, czyli kwestia pracy z jasnością, kontrastu, korekcji kolorów, czyli korekcji barwnej, kwestie związane z pojawieniem się obrazu, i to jest coś, co ja chciałbym pokazać Wam, na czym polega zastosowanie filtrów na właśnie pojawieniu się obrazu. Naciskam sobie ten filtr i dodaje mi się do tego klipu. I tutaj jest troszeczkę, to jest powiedzmy mało intuicyjne, jeżeli wcześniej mieliście doświadczenie z jakimikolwiek innymi programami montażowymi. Zazwyczaj w tamtych programach po prostu znajduje się cały zbiór gdzieś z prawej, z lewej strony, ale który możemy sobie przenosić. Tutaj jest tak, że musimy zaaplikować za każdym razem, żeby te ustawienia zmienić, musimy zaaplikować przez filtry. No więc mamy wybrane pojawienie się obrazu. Ono dodało mi się tutaj, zobaczcie, wideo dla tego klipu zaznaczonego ciągle na czerwono w tej czerwonej ramce, tak, to jest ważne, że to jest nie dla całego filmu, tylko dla tego konkretnego klipu, pierwszego u mnie na mojej osi czasu. Jest, pojawiło się w tym tutaj, w tej tabelce, pojawiło się pojawienie się obrazu. Jest zaznaczony takim ptaszkiem, ja mogę w każdym momencie go odznaczyć i wtedy ten filtr będzie nieaktywny. Na razie oczywiście go zostawiam. I na czym polega pojawienie się obrazu? Kiedy przesunę sobie mój kursor na sam początek, to zobaczcie, jak teraz będzie miękko wchodził mi cały obraz, początek filmu. Co myślę o ruchu drogowym w Polsce? Tak, to jest takie rozjaśnienie, jak gdyby. Jeśli znacie, pracujecie na anglojęzycznych, to jest fade in, takie rozjaśnienie, które w tym momencie wprowadza mi miękko, żeby z czerni przejść do obrazu. Ja mogę sobie ten czas trwania regulować i mogę sobie ten filtr też w jakiś sposób modyfikować. Mianowicie, zobaczcie, mogę przesunąć, żeby on trwał dłużej i od razu tutaj też zwróćcie uwagę, że widać w tym miejscu, patrzcie proszę na ten taki ciemny, zaciemniony trójkącik z lewej strony w naszym pierwszym klipie, że on się będzie powiększał. To znaczy, że będzie dłuższy czas do tego przejścia od tej ciemności początkowej, tej czerni do rozjaśnienia się obrazu. Więc to mogę sobie w taki sposób też regulować. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało teraz w tym momencie. O ruchu drogowym w Polsce? Dłużej jest, po prostu to wejście, ten efekt będzie dłuższy. Wydaje mi się, że to jest rzecz, którą mogę skorzystać, w związku z czym ją zostawiam. Jeżeli chcę dodać następne filtry, i to też jest ważne, nie musicie wykorzystać jednego, w sensie, że nie ma znaczy jest możliwość dodawania kolejnych filtrów i nie musicie pozostać tylko na jednym. Jeżeli chcecie, żeby coś dalej robić również z obrazem, to możecie również dodać następne filtry. Naciskam przycisk plusik. Rozwija mi się cała lista i mogę zobaczyć następne, jakie tam jeszcze są filtry. Z tych wybranych jako ulubione pojawia się również na koniec zanikanie obrazu, które jest oczywiście adekwatne do tego samego, które już wcześniej wybraliśmy, tylko jak się domyślacie, będzie pojawiało się na końcu klipu. Nie na końcu filmu, tylko na końcu klipu. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Ja wybieram sobie, klikam to zanikanie obrazu i od razu tutaj, w tej części pojawia mi się taki znowu zaciemniony trójkącik, który wskazuje na to, że tutaj będzie ten klip będzie powoli schodził do czerni. Zobaczmy, jak to wygląda. Tymi małymi pojazdami można było przyjechać. Oczywiście teraz przecinam komputer, bo jak gdyby cały film jest niewyrenderowany. Nie martwcie się, nie tak to będzie wyglądało, kiedy już zakończymy. To na razie jest teraz tylko na tym etapie. No dobrze, no więc taki efekt jest dodany. Ich jest, jak widzieliście, bardzo, bardzo dużo. Nie będziemy mieli teraz czasu i nie będziemy wszystkim się przyglądać. Jeżeli będą takie potrzeby, że na przykład chcecie coś zrobić, zobaczcie, są nawet filtry, które, nie wiem, mogą nam zrobić efekt starego filmu, ziarna. Zobaczmy, dodajmy na przykład to, jak teraz to będzie wyglądał ten obraz. O, zobaczcie, tak jakby jest taki cały zaziarniony, taki jest, możemy te szumy redukować, możemy, żeby było ich więcej w tę stronę, albo mniej, możemy regulować jasność, wiele różnych, jakieś takie aż do przepaleń, tak więc naprawdę tych filtrów tutaj jest bardzo, bardzo dużo. To zależy od Waszej inwencji, pomysłowości, tego, co potrzebujecie. Na razie je zostawiam, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to proszę o kontakt, czy też komentarze, czy też w jakikolwiek sposób dajcie znać, to będziemy się im przyglądać. Jeżeli nie chcę zastosować danego filtru, to mogę go po prostu wyłączyć. Tak? Tutaj tym ptaszkiem odznaczam i
on jest akurat nieaktywny. Ale jeżeli w ogóle nie chcę, żeby on był, że na pewno wiem, że mogę sobie porównać, jak to będzie wyglądało, kiedy zastosuję stary film ziarno, no to nie chcę, zostawiam, mogę po prostu odznaczyć tym ptaszkiem z lewej strony, ale jeżeli w ogóle chcę usunąć, to zobaczcie, minusikiem wyrzucam w tym momencie ten filtr z tego klipu. Powiedzmy, że zanikanie obrazu tak samo nie chcę, zostawiam tylko i wyłącznie pojawienie się obrazu. Mogę tak robić ze wszystkimi i do każdego, jeżeli na przykład chcę zastosować ten sam filtr do każdego ujęcia, czyli powiedzmy, że interesuje mnie na przykład postarzenie, no więc tak samo muszę dodać do każdego z następnych klipów ten sam filtr związany z starym filmem. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o kwestię pracy z obrazem. Mamy powiedzmy ją na tym etapie zamkniętą. I teraz chciałbym przejść do kwestii związanych z dźwiękiem. Zapiszę sobie projekt przezornie. Teraz już zapiszę, mogę też, nie muszę wchodzić tutaj plik zapisz i zapisz jako, albo zapisz, mogę też kliknąć zapisz. Przypominam tylko, że może dobrą opcją jest rozważenie zapisz jako, żeby zostawić sobie też naszą poprzednią. Ja uważam, że to jest w porządku, nie będę nic zmieniał, w związku z czym klikam zapisz i zamykam. I zaraz w następnej części przechodzimy do kwestii związanych z dźwiękiem. Dziękuję.